I mamy tyle różnych toreb. Ba tu jeszcze ma plecak i jeszcze jak na 2 tygodnie. Ciasto typowo. Kot jak coś dostał, tu jedzenie. A właśnie jeszcze raz torby. Oraz kot dostał tutaj bardzo dużo jedzenia i wodę świeżą. No i co, Fidzi? Zostajesz sobie sama. Będziesz tęsknić? Wątpię. No, tutaj kocyk spadł. No i co? Będziemy iść, nie? A tutaj takie ciasto. To jest ciasto z truskawkami. I ma takie śnieżynki. Tak, że to będzie po prostu raczej takie... Widać, co się działo po sklepach dzisiaj, bo widziałem jakaś taka gonitwa, bieganina. Szybko, szybko. I chyba to rzeczywiście trochę przestraszyli ludzi. I wydaje mi się, że... większość tak zostanie w domach. No, no. Kraków, Kraków, Krakosza, a poza nim nic mi ma. Wiosna to czy lato, jesień albo zima. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj. Ciasta i przy okazji po prostu wam dać. No nie wiem. Tak traktujcie, jakbym po prostu wam czekoladę przyniosła. Okay. Coś na tej zasadzie. Dziękujemy bardzo. Dobra, to teraz tak, to... inne rzeczy, które trzeba wypakować. Nie wiem, czy pomóc w czymś wypakowaniu. W ogóle nauczyłem ciasta, to jest ciekawe. Kto popsuł? Tak. Co masz, Batu? Basz? O ja, wow! To jest jedno z bardziej tradycyjnych ogólnie ciasteczek czeskich na Wanoce, czyli na Boże Narodzenie. Wow. To jest też miodowe przy okazji? Nie. To ma nawet pszczołę tutaj, to nie jest tylko tak, że to jest ul. W niektórych miejscach jakby możecie, to jest taki mój dodatek, możecie znaleźć sobie pszczołkę, czyli rodzynkę. O. Ale, czyli to ty robiłaś? Tak, to robiłam. I to znaczy, że masz taką foremkę? Tak. Są specjalne. One są tak, sprawnie przywiezione. Wow. I był przepis po czesku? Może, nie wiem, tam jest. Ale, a pokaż od środka. Aha, takie kubeczki jakby. Jest spoko bardzo. Jeżeli one wyszły, to ten, to trzeba zostać ich do środka. A to jest jakiś konkurs? Bo Batu wygrał, jak coś. Nie, to zarobił dekoracje. Dekoracje. To może jest rozsądniej, tak mniej dmuchać, bo można się wydmuchać. Jaka ta metoda. No. Jak? No tak, tylko na ryj trzeba sobie świecić. Okay. O tak, super.
Dobra, i teraz wygnij to tak, żeby na Rita świeciło. I ktoś to my się tu malujemy. Znaczy na razie robimy elektrykę w tym mieszkaniu. No trudno. Czekaj, to się zatrzymało. Ale jest git, no. Już jest lepiej. Potrzeba matka na wosku. Kto wygrał? Myślałam, że najpierw będzie hasło. Nie mamy aż takiej potrzeby rywalizacji, żeby tu walczyć na balony. Dobrze. Cieszy mnie to. No nie wiem, nie wiem. Zostanie to poddane analizie. Bartłomiej! Nie patrzy, to jest. Batusiu jeszcze. Tylko na Batu muszę reagować i wtedy będzie. Batumi, ja ci mówię jeszcze. No tak, tak. Ale no to nie wiem. No to co chcesz? Masz słonik. Co chcesz od nich? Słonik. Potrzebujecie tam tej lampy? Czy ona świeci na jakiś dziwny kolor? Tam. No nie, a masz normalną? Weź ją wykręć, albo tamtą wykręć. Albo właśnie. O właśnie, jakbyś dał tamtą lampę, to by było super. No. Nie tą. Szampańsko. Ojej, to jest choinka. A to jest pod choinką. Jest to coś zielonego. Welurowego. O, ja lubię welur. Jak jest welur, jest zielone, welurowe, to ja podejrzewam, że jest to dla mnie. Bo po prostu. Siemanko, witam w formie DJ-a. To Sylwester, a ja tutaj jako pani z pokrotką, tudzież ananasem oraz mango. Będę tutaj robić unboxing prezentów. Także poproszę prezent mojego tutaj właściciela kuchni. Słucham, panie barmanie. Co my robimy? Jesteś barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze Stingu. Facet z Peweksu ma wszystko spod lady. Coś tam? Nie mam układy. Będę brał cię. W aucie? Ja zdążyłem w aucie. Co? To nie, się nagrywam. Wytnij to. Jeszcze tak stoisz za nią teraz. Wywal to. A jeszcze nie było pite, chciałam powiedzieć. Wywal to. To ja nawet nic nie wiem. Ja też nic nie wiem. A, to jest paragraf na to. Nie najgorzej. Weźmiemy do mamy. Uhuhu. A i masz plus 2. No, bo my w UNO gramy. U plus 2 mam, super. Nie mam jak mu dołożyć. No trudno. Plus 1, Byszku. Znaczy mi... Który miałbyś? Ten. Montai Du. Mountain Du. To jest najmocniejsze. A czemu chcesz go upić? Ja chcę picza, ja zobaczę, jak jest pijany. Nie, to najmniejszy. Niech myśli, że jest najmniejszy. Niech myśli, że jest najmniejszy. No tak dużo, nie? W ogóle ten Mountain Dew to smakuje jak 7-Up, nie? Chyba. Nie wiem, ja to 7-Up też jest. A, no ale wpisało w tym, w przepis... A powiedz dalej trochę. W przepisie było konkretnie, że właśnie co ma być tak... Do tego? No, jest Sylwester. Da. Mam pokroić sobie to? Nie, to może już tam... A co za zdrosny? Złamałam słońce chyba. A, bo to są tylko zielone i różowe? No. No to chłopy rzeczywiście muszą zielone dostać. Bo się nie godzi, żeby mieli zielone, różowe. Chociaż... Dzisiejszy czas, jak nie lubię, więc do domu. W ogóle to do niedawna różowy był męskim kolorem.
I to wcale nie jest tak zimno. Było wcześniej. W tej dziewczyny pokoju było bardzo zimno. A tutaj nie jest źle. Jak to wygląda? Milady. No ja wyglądam dobrze, bo to też musi wyglądać dobrze. No. Weź najpierw ten najmniejszy. To jest dla ciebie? Ten najmniejszy, no to jest dla ciebie. No jak się ładnie, jak ty to zrobiłaś? Proszę cię, mam zaraz. Czy to jest ta woda z tej skarabki? Nie. Co? To jest woda ze źródła w Lourdes. To jest piwniczanka. Moja ulubiona. Rdzawianka. Kierowniczko. Normalnie zrobiła teraz Polska. Ale to się nazywa Polsko? Teraz Polska. Tak, teraz Polska chyba. Aha. Tak kojarzę przynajmniej. No ja chcę to spróbować takie o. Jakby było, nie wiem, za słodkie czy coś, to na przykład z kolą. Wiesz o co chodzi. Moje smakowe, bardzo wyrafinowane. Nie są smakowe, że takie pół? Ile? Wiesz co, możesz lać na przykład... Od kieliszka? No, tak, dokładnie. To, żeby zrobić taki ryb, to jest... Czyli do, tutaj do tej krawędzi i to jest taki chór rybek. Jak karmiła mleko w mleku. Tak, ta rybka robi To na cholerę to się to zrobi. W ogóle myślę, jeśli już tam ta wódka, to jest wódka, a nie syrop z brzusk. Z duża. Czyli to jest jako ten... karafka taka piękna. I nie miał wstydu. Mamy kaktus, mamy Persi, mamy 7-upa. Co jeszcze? Czekaj, co tam jeszcze było? Bo nie najdę mnie taka ryba kopnie. Mam księżyce, one się kocha. Twoja źrenica, słońce zgoni. Stęp zasłoni, nie oddajmy się. That's the only thing I really know.